piątek wojewoda mazowiecki ogłosił, że szpitalny oddział ratunkowy przy Tochtermana zostanie otwarty dla tzw. pacjentów niecovidowych. Decyzja była pokłosiem wizyty Tomasza Sławatyńca w radomskim szpitalu. Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego był tu obecny w zeszłym tygodniu i rozmawiał z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Totalizatora Sportowego. Tematem spotkania była bowiem także organizacja szpitala tymczasowego. Na pewno zapadła decyzja dotycząca przyspieszenia prac. Szpital Totalizator, realizując tą inwestycję, realizuje w dwóch obiektach. Jeden to jest nowy pawilon rehabilitacji i tam jest sprawa prosta. Praktycznie te tam roboty budowlane są już na ukończeniu. Oczywiście większa praca budowlana jest w dawnym zakładzie rehabilitacji przy ulicy Tochtermana. Tam te prace budowlane są o wiele bardziej rozległe. Kluczową dla otwarcia placówki będzie kwestia jej wyposażenia. I jeżeli chodzi o samo przygotowanie szpitala tymczasowego, to 80 miejsc w szpitalu i rehabilitacji, tu jest kwestia w miarę szybka. Roboty, tak jak już powiedziałem, budowlane są na finiszu. Kwestia dodatkowa to jest przede wszystkim kwestia wyposażenia tego szpitala. Część sprzętu ma być przekazana przez Agencję Rezerw Materiałowych. Tego sprzętu, którego agencja nie ma, ma być zakupiony przez Totalizator Sportowy. 80 łóżek covidowych w nowym pawilonie rehabilitacji ma być gotowych na początku marca. Dłuższy czas potrzebny jest na zakład rehabilitacji i na te łóżka respiratorowe i tamten czas faktycznie do, myślę, kwietnia bezwzględnie będzie potrzebny. Jak zapowiada wojewoda mazowiecki, gotowość szpitala tymczasowego może wpłynąć na organizację całej placówki przy Tochtermana. Być może to doprowadzi do sytuacji, w której w kolejnych decyzjach będziemy zmieniać również i to, co ma się stać właśnie od 22 lutego. To znaczy, że pacjenci covidowi będą leczeni być może tylko w tej części tak zwanego szpitala tymczasowego. To jest na razie tylko przewidywanie. Będzie to zależało również od możliwości, od liczby zakażonych, od liczby wymagających hospitalizacji, no i od tego, jak to się uda wszystko zorganizować. Obecnie w radomskim szpitalu specjalistycznym przebywa ponad 100 pacjentów chorych na COVID-19. Część oddziałów dla pozostałych Radomian ma zostać otwarta 22 lutego.